Sportowy przegląd tygodnia Grzegorz Gabor. Dzień dobry. Piłkarze Śląska i na przodu zainaugurowali sezon ligowy. Obie drużyny zmierzyły się przed własną publicznością. Na łagiewnicką 80 do Lipin przyjechała podlesianka katowice zespół, który jeszcze przed rozpoczęciem ligowych rozgrywek nie ukrywał, że ma ochotę na awans. Trener Grzegorz Wagner już przed meczem stawiał sprawę jasno, to będzie trudny pojedynek, tym bardziej, że naprzód przystąpił do tego spotkania osłabiony nieobecnością aż siedmiu podstawowych zawodników. Mimo to Lipinianie dzielnie się trzymali, stawiając udany opór gościom, którzy mieli ochotę na szybkie rozstrzygnięcie tego spotkania na swoją korzyść. Do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Druga odsłona zdecydowanie należała do Katowiczan, choć końcowy wynik wydaje się zbyt wysokim wymiarem kary dla naprzodu, który mimo wszystko zagrał całkiem niezły mecz. Naprzód Lipiny podlesianka Katowice 04. Po pierwszej kolejce w klasie okręgowej prowadzi Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie. Naprzód rozpoczął rozgrywki od ostatniego miejsca. Śląsk Świętochowicy, który wreszcie zagrał na własnym stadionie, spotkał się z wartą zawiercie. Pierwsza połowa pokazała, że warta przyjechała do Świętochowic po komplet punktów i tylko brak szczęścia spowodował, że warcianie nie prowadzili po pierwszej odsłonie różnicą przynajmniej dwóch bramek. Po zmianie stron sytuacja nieco uległa również zmianie i Śląsk zaczął wreszcie grać skuteczniej, co poskutkowało zdobyciem bramki. W 76. minucie, kiedy to przypomniał o sobie Adrian Lesik, zawodnik który potrafi wykorzystać każdą sytuację do zdobycia gola i nie inaczej było tym razem, dzięki czemu Śląsk objął prowadzenie. Kiedy wydawało się, że takim wynikiem zakończy się ten pojedynek, do słowa doszła warta, która w tym pojedynku miała kilka okazji, aby zdobyć bramkę. Dosłownie na kilkadziesiąt sekund przed końcem, już w doliczonym czasie gry, goście wywalczyli rzut karny. Co prawda strąg obronił strzał Sołtysika, jednak dobitka w wykonaniu piłkarza Warty już trafiła niestety dla śląska do siatki. Śląsk Świętochowice warta zawiercie 1 do 1. Pierwszym liderem Hajcy czwartej Ligi Unia Kosztowy Śląsk zajmuje szóste miejsce. Speed Rover nie zwalnia tempa. Mimo środka wakacji zawodnicy Śląska mają za sobą kolejne starty. W indywidualnym turnieju Silesia Deli Cup, który odbył się w Poczesnej, najlepiej ze Świętochowiczan spisał się Patryk Pielaczek, który zajął drugą pozycję ulegając jedynie Dawidowi Basowi, który w rozgrywkach regionalnych reprezentuje barwy TPD Kalety. Indywidualne Mistrzostwo Okręgu Południowego Młodzieżowców również padło łupem Dawida Basa, który okazał się najszybszy w finale zawodników Śląska, tym razem również najlepszy Patryk Bielaczek, który w tych zawodach finiszował na czwartej pozycji. O Puchar Okręgu pojechali również w Świętochłowicach, gdzie startowali młodzicy i seniorzy. W kategorii tych starszych znowu najlepszy Dawid Bas, który w ostatnich tygodniach dzieli i rządzi nie tylko w rozgrywkach regionalnych. Za jego plecami zawody zakończyli bracia Bielaczkowie Kamil i Patryk. W turnieju kolejny raz mogliśmy zobaczyć w akcji panie, wśród nich jedyną świętochłowiczankę Sandrę Bielaczek, która zakończyła rywalizację z dorobkiem 9 punktów. W grupie modzików najszybszy był Jakub Descad Częstochowy, który wygrał z kompletem punktów. Najskuteczniejszym z zawodników śląska okazał się Dariusz Stawowczyk, który wywalczył 14 punktów, co pozwoliło mu na zajęcie ósmego miejsca, tuż zanim uprasował się Jakub tuszy, na dalszych pozycjach zawody zakończyli Jakub Klamet i Konrad Puchała. Kolejny świetny występ zaliczył Seweryn Gazda. Zawodnik Auto Moto Klubu Gliwice znowu startował u naszych południowych sąsiadów. Tym razem kolejna runda Halupa Cup zawodów, w których młody Seweryn spisuje się doskonale, odbyła się w Dalecinie. W swojej klasie Gazda znowu dojechał do podium. Oba wyścigi, w jakich startował, kończył na drugich pozycjach, co finalnie dało mu również drugą lokatę w klasyfikacji końcowej. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy w sportowym przeglądzie tygodnia. Dziękuję. Do widzenia.